Serdecznie witamy wszystkich hodowców w kolejnej części naszego Vademecum poświęconego karmom. Opowiemy o karmach, znaczy nie tyle co opowiemy, kolega Andrzej opowie, a mu będę zadawał pytania, jeżeli będą jakieś wątpliwości i coś nie wiem, zrozumiałe będzie, o karmach rozpłodowych. Karmy rozpłodowe to są jedne z tych karm, które kolega Andrzej wymienił, oprócz karm lotowych, karm pierzeniowych i jeszcze takich specjalnych karmach, o których on mówił w szarych workach specjalnych. Proszę bardzo, zaczniemy od karm rozpłodowych. Dobry lot, witam Was koledzy. No, będziemy mówili o karmach, takie, które produkujemy w mojej firmie. Przede wszystkim chciałem Wam pokazać, jaka jest różnica w karmach w biało-czerwonych workach, na przykład RLK, RK. To są opakowania 25-kilogramowe. Możemy nazwać, przepraszam, że w sztuce się standardowymi, takie standardowe. Standardowe, tak. Są to karmy wieloskładnikowe. I tu mamy, oczywiście zobaczcie, to nie tak jak kiedyś, że te grochy były takie olbrzymie, duże. Kukurydze były wielkie. No już koński ząb to już historia jest. Ale to nie ma. To są kukurydze spożywcze, kresowe. One są trochę droższe od paszowych. No trochę, no 20% ponad. Ale to są gresowe kukurydze. Nie stosujemy żadnych kukurydz paszowych. Nie stosujemy, zobaczcie, te grochy. To wszystko czeskie są grochy. Aczkolwiek tu wyhodowany ten groch zielony jest w Polsce przez firmę Irlandczyka. I ten Irlandczyk, on tam ma zawsze kilkaset hektarów tego grochu. To większość idzie za granicę, ale my też tam załapiemy się zawsze na te 200-300 ton. Jeszcze teraz, przepraszam, bo ty mówiłeś o wtedy, kiedy mówiliśmy w pierwszej części o udziale białka, o udziale węglowodanów i tłuszczów. To w tych karmach rozpłodowych, jaki powinien być zawartość procentowa mniej więcej tych komponentów, o których mówiliśmy? Proszę kolegów, to tak, tu mamy składy i te składy w zasadzie tu mówią nam, nie? Ile grochu jest. Tak, mówimy o tej pierwszej karmie, tutaj w tym pierwszym. No mamy RL-kę, nie? To na przykład groch pelucha to jest 18%, nie? Groch plus zielony groch 4%, już mamy 22%, nie? Wyka 2%. I teraz ta, i tu mamy 2, to mamy no około 25-6%. I teraz tu na rozrodzie musimy o jednym pamiętać. No nie wzięliśmy akurat składów BPK, tańszej karmy i BK i BPK Extra, gdzie wszystkie nasiona są drobne. I teraz w zależności młode. Młode jak są w gniazdach, takie powiedzmy no już 5-6-dniowe, kiedy przechodzą z papki na ziarno powoli, to stosujemy takie karmy, kiedyś na to nikt nie zwraca uwagę, ale mieszając na przykład tą RL-kę z RL Extra, czy rozród ekstra, bo tak my stosujemy w rozrodzie te dwie karmy. I teraz sobie popatrzcie. Tu ma więcej składników i tu jest parę procent, 4% pszenicy chyba. Ta jest bez pszenicy. 4 dni mieszamy te karmy, ale jak są takie malutkie w gniazdach, to tu dajemy więcej tej karmy. Powiedzmy normalnie pół na pół dajemy. Tą sypiemy z RL-ką. Tu są troszeczkę grubsze te ziarna. To jest w niebieskich workach. I jak te 2-3 dni, powiedzmy tego dajemy nawet 70%, a tego 30% RL-ki, bo to jest grubsze ziarno. Tu szybciej to ziarno zostanie rozdrobnione przez wszelkiego rodzaju kamienie, co im tam podajemy do dziobania. Później dajemy pół na pół. Później patrzymy też w koryta, że zostawiają nam na przykład jakiś tam rodzaj ziarna. No to powiedzmy zmniejszamy tą ilość i tutaj widzimy, że bardzo dużo grochu jedzą i zostawiają kukurydzę. Mamy po to, do tego mamy taką karmę BPK, BK, BK Extra. Nie ma kukurydzy, nie ma pszenicy, nie ma jęczmienia. I tu wtedy białko sobie regulujemy. I o tym musimy pamiętać, że zawsze musimy, nie ma podawania jednego rodzaju karm. Tu są takie momenty właśnie, że dajemy tą zwykłą BPK jeszcze dosypujemy, ale to wtedy, kiedy są takie małe żarłoki w piórkach, on zje dwa razy tyle, co waży. Chyba wiemy, ja nie muszę wam tego tłumaczyć. Ale też koledzy mnie prosili, żebym pokazał, bo większość hodowców do dzisiaj nie wie, jak tu zmieszać
na przykład takie młode są w gniazdach teraz, powiedzmy tam no te 4-5 dni, kiedy ta papka już się kończy, co im dodawać? Na papkę co dawać? Jeszcze przed parę dni, przed, zanim się wykluły młode. A może wam... Pokażemy właśnie, jak mieszamy, bo to zademonstrujemy. Tak. Już tu... Mamy... Kolega ma probiok, akurat widzimy, tak? Tak. Widzimy, probiok omega 1 to jest 3. A, to jest 2. Jedynka. Jeden. Pieruna otworzyć, powiem wam też. Mocno. Muszą być szczelnie zamknięte, bo to jest higroskopijne, tak? Tak, że później się granulą, taki granulat się robi. No. Zobaczymy. Jak się chyba, ty masz twardsze ręce. Właśnie, poczekajmy. Pokaż może w międzyczasie. Coś tam słabo idzie. No, udało nam się otworzyć ten nieszczęsny probiok, ale przy okazji też kolega przygotował od razu inne komponenty, które z tymi karmami rozpodowymi, o których teraz mówimy, należy podawać i pokażemy też właśnie... Proszę kolego, jak amen w pacierzu stosujemy te produkty? Probiok, oregano, kłykor, drożdże. Pamiętamy, rośnie jak na drożdża. A to czosnek? Czosnek to jest, no wiadomo, zdrowotnościowa sprawa, ale też jako klej. On musi przykleić nam to do ziarna, to czym posypiemy. I teraz na przykład ja wam zademonstruję, że karmę na przykład, jaką chcemy? Zrobimy. Tak jak u nas dajemy rozrzut ekstra, mieszamy z RL-ką. No to walimy do wiadra. Ciach. Kilo tego. Kilo tego. I teraz zobaczcie, panowie. Musicie się nauczyć, żeby tam na łyżki nie mierzyć tego wszystkiego, nie? Bierzemy. Ciach. Czyli tak palcem blokując kilka kropli. To wcale nie jest tak kilka kropli, nie? Nie, i teraz tak. Zobaczcie, tak. Kolega nawet łyżkę ma specjalną fiskalkę, tak naprawdę. No. Nie, o teraz zobaczcie. Tu widać na brzegach, że to już jest wilgotne, bardzo mocno, nie? Włożymy palec, jest mokre, nie? Przykleja się. I teraz, jeśli chcemy dać na przykład z 2-3 produkty, to robimy tak, że to jest mokre, żeby to nie odpadało nam, nie? I sypiemy. To mamy 2 kg i jedziemy. I dajemy taki jeden, tak? Na razie mamy probioku jeden, widzimy. Tak. Teraz. Zobaczcie, jak to się ładnie miesza. Ciach, 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 ciach. Łyżki nie używamy do tego? Używamy. I teraz przemieszamy to, nie? Teraz zobaczcie, że tu wszystko jest ładnie oblepione. I teraz tak sobie weźmiemy szczyptę. Aha, dobra, jeszcze coś przykleimy mu. Młode, jak mamy teraz takie 5-6 dni, wiadomo, że ten probiok już wcześniej musimy podawać, nie? Jak gołębie dostają papkę, to jest taki 12 dzień, siedzą na jajach, to trochę co drugi dzień. Probioku trochę, drożdżyków trochę, żeby to mleczko wolu było elegancko wykształcone. I nie żałować dobrych karm. Teraz dodajemy jeszcze, no, podaliśmy probiok. W probioku, zobaczcie jaki tu skład jest, nie? Lactobacillus, jest to... Są to kultury bakterii, które zabezpieczają układ trawienny. Są zioła na trawienie. Cały zestaw ziół. Acid, kwas organiczny. Lecytyna, karnityna, siara. Siara, białko. I drożdże. I tu już mamy cały skład. No dobra, ale to jest skład taki procentowy i to jeszcze musimy to wzmocnić, nie? Żeby nam nie zachorowały, to weźmiemy, koledzy, dodamy trochę oregano. Powiem wam, że to oregano, te narobaki, co mamy, też o świętej pamięci, taka znajoma to robiła nam składy i to taki zakon to robił. One tak niezbyt ładnie pachną, ale są bardzo potrzebne. To sobie dodamy tutaj trochę. Ciągle mówimy o tak jak Andrzejku pokazuje, na 2 kg. Na 2 kg. Teraz zobaczymy, czy to się sklei. Dlatego probiaku daliśmy trochę.
tak mamy zawsze pod kątem trochę, nie? Że to pach, że ono samo się nam przesypuje. No dobra, ale jak mamy teraz gołębi 200, to tak będziemy mieszać i mieszać, nie? I w takim dużym wiadrze jak nasypiesz, to nie wymieszasz tego. No to co robimy? To jest kubeł zbiorczy. I taki przedmieszek zrobimy. Zobaczcie teraz, jak to ładnie się wszystko wymieszało. I suche jest już? Tak. Ziarno bierzemy do ręki, tak? Coś, nie coś zostanie. Takie większe kawałeczki, tam powiedzmy zioła czy coś. Ale generalnie patrzymy na dnie kubła, nie widać proszku. To znaczy się... To jest dobrze obklejone. Dobrze jest obklejone ziarno. I z tego, co zrozumiałem, widzę, że te większe ilości uzyskujemy poprzez mieszanie w mniejszych dawkach, tak żeby nam to sprawnie szło, tak jak wskazał właśnie kolega, tak? Możemy nasypać pół wiadra i też, no to co to, no jest szersze wiadro, przerzucamy, ciach, ciach, ta. Ale, no to jest dzisiaj taka pokazowa sprawa, nie? To dla mnie wymieszanie dla 200 gołębi to jest 15 minut, ja mam karmę, wszystko przygotowane. Ale też nie mieszasz naraz tyle dużo, tylko po prostu w mniejszych parach. Jednorazowo. Jednorazowo. Musimy o jednym pamiętać, że każdy płyn, każda rzecz, która jest mokra, na tym będą rosły drożdże. Bakterie. Bakterie, pleśniaki, grzyby. I tego musimy się wystrzegać. Dlatego te koryta, co my mamy, no musimy bardzo dbać o higienę. Od czasu do czasu je umyć. Tu mamy plastikowe. Tak właśnie. Jak plastikowe, no to jest proste. Umyjemy dzień w dzień i wszystko gra. Bo mówimy pleśń, no to tydzień nie będę czyścił. Nie, codziennie trzeba czyścić, to tak dogłębnie. Tak samo pojniki. Myjemy codziennie, używając ten zwykły taki płyn do Ludwik chyba. Ludwik. I to gołębie nie będą się zakażać na gołębniku. Pokazaliśmy na rozrodzie, jak takie proste rzeczy stosować. Te produkty możemy stosować. To coś nam zaczyna, widzimy, że kał się pokazał w jednym, w drugim gołębniku, coś tego, bo się nażarły melanżu, za dużo tych kamieni się nażarły. Daliśmy jakieś tam firmy, jakieś tam te chlebki, tam kostki jakieś, nie? Ja nie mówię, że są złe, ale tu one były na przykład mokre w środku i na to nie zwróciliśmy uwagi i tam była pleśń. Kurczę, i od razu zakaziliśmy stado. Kupiliśmy gdzieś ziarno, no wiadomo, każdy chce tanio, i czymś tam było zakażone. No tak, i laksa. Jeszcze nie ma choroby, ale już musimy zapobiegać. No dobra, patrzymy, mamy te mutki. Możemy te dwa produkty razem... Dwa? Quikor jeszcze, dodatkowo. Quikor oregano. Quikor, zarąbista sprawa. Tylko nie pokazałeś do tego akurat, co używaliśmy do tej mieszanki, Quikoru nie używałem. Nie, nie używałem, tylko właśnie teraz mówię, że w zależności od potrzeb, te rzeczy możemy komponować. Możemy oregano z drożdżami, możemy z probiokiem, możemy probiok z quikorem i możemy polewać to czosnkiem. Możemy też polewać, i tu muszę wam powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, przy zakażeniach, tam gdzie zaczynają się takie problemy bakteryjne, niekiedy już połączone z wirusem, ja tego nie wiedziałem, ale stosując właśnie ten syrop anyżowo-glukozowy, powoduje to, że ten kam powoli po leczeniu szybko, może tak, prędzej dochodzi do regulacji układu pokarmowego. To dopiero w praktyce nam wyszło. Teraz tak. Okleimy to. Teraz tak, no musimy do rozrodu dodać, powiedzmy, witaminy. No po co do pojnika dodać, jak my możemy to skleić? Multivitamin, tu też jest, to jest dekstryna, co super, tak jak syrop. Super klei nam te wszystkie produkty proszkowe z karmą. Popatrzcie, tu zrobimy za chwilę, poruszamy tym, to nam wyschło, nie? I zobaczcie, jak to się wszystko pięknie przykleiło. Wkładamy rękę, ręka sucha jest, nie? Prawda? Nie chciałbym się rozwodzić teraz o rozrodzie, co musimy podawać i tak dalej, ale po prostu zademonstrowałem, bo wielu hodowców się pytało, jak to zrobić i tak dalej. Jeszcze mówiąc o karmach lotowych, zrobimy coś podobnego, bo w środku tygodnia okazuje, że się musimy podać lecytynę, musimy podać drożdże, musimy podać dużo innych rzeczy. Dobra?
Ale teraz jeszcze widzimy, podsumujmy to, także zobaczyliśmy tutaj kolega Andrzej, teraz mówiliśmy o rozpłodzie, to użył karm dwóch rodzajów tutaj, który ma w swojej ofercie karmę Rozród Ekstra i RL-kę. Mamy też te karmy RL Ekstra i RL-kę zwykłą, powiedzmy tą standardową taką. I teraz zobaczmy, to co mówił kolega Andrzej, jest bardzo istotne, zwracać uwagę na skład i jakość tych karm. I nawet nie tak, że jedną tylko karmę rozpłodowo-lotową podajemy, ale nawet z tych karm rozpłodowo-lotowych, które mamy rozpłodowych, my musimy sobie karmy w zasadzie skomponować. Ta powiedzmy Rozród Ekstra z RL-ką, one się bardzo ładnie uzupełniają, ale przychodzi taki moment, że one zostawiają węglowodany. Mówiliśmy, co to jest węglowodany. Są to ziarna w postaci konkurencji sorgo. Zostawiają w karmikach. Zostawiają. Może od razu nie wysypywać tego. Dosypiemy BPK lub BK albo BPK Ekstra. To jest teraz taki najnowszy nasz wytwór, gdzie wszystko takie drobniejsze nasiona, to jest droższe. No droższe, bo droższe nasiona są, no to już nic ale to o cenie, jeżeli już mówimy, to kolega, tak jak Andrzej wspomniał, wiadomo, że te komponenty, które są używane, dzielą się też na te tańsze, droższe i te nowoczesne gatunki odmiany kukurydzy, tych komponentów grochu, który kolega używa w poszczególnych karmach, cena jest oczywiście podyktowana ich udziałem i właśnie tą ceną tych poszczególnych składników. Składy są podobne na przykład do Van Orbeissa, do Verselagi i tak dalej. Tylko, że no co, porównywalne będą składy, aczkolwiek my mamy troszeczkę mocniejsze karmy pod względem węglowodanów, z tego, że u nas gołąb jest przesilony w lotach. My latamy gołębiem od 100 do 1000 nawet kilometrów. Zapomnieć, na zachodzie tak nie latają. I dlatego właśnie przerwałem Ci przerwę, jak byliśmy parę dni u Maćka Wudzika, on opowiadał nam o karmie, między innymi pokazywał Twoje karmy, pokazywał karmę firmy Goldwings i też pokazywał karmę firmy Paloma. I właśnie to, co wspominał o karmie Paloma, on tak nazwał, że ona jest taka jakby nie tyle co gorsza, ale po prostu nie posiada tego zastrzyku energii, tak jakby on na to zwrócił uwagę. I to są handlowe karmy. Samemu trzeba sobie domieszywać. I mówiąc o tych komponentach, o tych wszystkich tutaj związanych z karmieniem gołębi w rozpłodzie, myślę, że na razie zakończymy, a przejdziemy za chwilkę do karm lotowych. Także dziękuję, do zobaczenia i zapraszam do kolejnej części naszego Wademekum.